Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tła biedaków w Miłowie. I jak możecie zauważyć, jesteśmy dzisiaj u sióstr Caliente, czyli wcale nie idziemy po kolei, a tak konkretniej to kilka rodzin wypadło nam już z kolejki, a mianowicie wypadła nam rodzina Lilianny oraz rodzina Angeliki. A to dlaczego? A to dlatego, że Angelika i Lilianna są w wieku Damiana, co oznacza, że chwilowo muszę zamrozić te rodziny, żeby, tak jak wcześniej zapowiadałam, wszyscy starsi Simowie mogli dogonić Balbinę oraz Sławka. Więc tak, dlatego jesteśmy dzisiaj u Caliente i kolejna rodzina to będzie Marzyciel, a następnie wrócimy do Kasandry Ćwir i tak to się będzie teraz toczyć. U przyjemniaczków, w sensie u Marysi, zagramy jeszcze jeden odcinek chyba, bo ona się musi zestarzać i też wypadnie z kolejki. No i powoli dojdziemy do tego, żeby znowu losy i Miłowa się toczyły w miarę równomiernie. No dobra, ale jak widzicie, my tutaj mamy gościa u Caliente. Sam Don Lotario we własnej osobie sobie u nich urzęduje. No wiecie, Kasandra go wyrzuciła. Gdzieś musiał się podziać, prawda? A co, kochanki by go nie przyjęły? No proszę was. Nie wiem na jak długo, ponieważ on z obydwoma tutaj ma romans. Więc jak się o tym dowiedzą dziewczyny, to chyba nie będą zadowolone. Ale na razie sobie śpią, niczego nieświadome, więc... więc jest dobrze. O, i koteł sobie śpi w łazience, jak słodko. Jaki cwany. Położył się tutaj koło Niny, która sobie śpiocha. I zadowolony. Co ci się w wystroju nie podoba? Znowu. No już trochę lepiej. Ale coś jeszcze... coś tu jeszcze jej chyba nie gra. W ogóle... aha, bo chyba Don przyniósł ze sobą pieniądze? Że one mają tyle pieniędzy? Pytanie tylko, skąd Don wziął te pieniądze? Jestem bardzo ciekawa, skąd Don wziął te pieniądze. Całuje mnie namiętnie, proszę bardzo. Don chyba chce zaraz stracić kolejną... kolejny... schron nad głową. No Nina jeszcze śpi, to... jeszcze się upiecze. Co on tak chodzi w ogóle, ej? No dobra. I co ty na to, Dina? Zabujałaś się. Wiesz co, jeden pocałunek. I już stracona, on też. Coś ci nie wyszło, więc odłóż to. Co ty znowu od niego chciałaś? Daj sobie spokój. Zmieniłabyś te pragnienia, głupie. To nie twój kot nawet. To jest kot Niny. A ty chcesz go wysyłać do roboty. Ty na łyżwach chcesz jeździć? Przecież mamy wiosnę. Nadal mamy wiosnę. Chyba miałam to zmienić. Ale co za różnica. Naprawdę. Nina, proszę, ogarnij się. Aha, bo ty nie możesz pisać, bo on jest w pomieszczeniu. Rozumiem. Ukrywasz swoje myśli. Aha, teraz możesz? Co za komplikacje. A ten poszedł oglądać papier toaletowy, nie? Weź Don! Chociaż właśnie czeka. O! Chociaż się odwróć w jej stronę. Żeby to wyglądało, że ją podglądasz, a nie. No nie wierzę, nie? Już nie udawaj takiego zdziwionego. Szkoda, że w The Sims 2 nie można wziąć na przykład ślubu z dwiema simkami. To by było ciekawe. No tak, pasujecie do siebie pod tym względem. Wszystko posprzątane i czyste. Świetnie. A czy ty umiesz coś z techniki? Tak, ty umiesz coś z techniki, więc możesz odetkać kibel. Jakoś tak zawsze Nina wydawała mi się bardziej ogarnięta od Diny. Nie wiem czemu. Może to przez ten kolor włosów, nie? Takie tam stereotypy.
Weź sobie potańcz. Może być solo. Tak się zastanawiam, czy może nie wysłać je na jakieś wakacje, skoro już wpadło im tyle grosza. Może pojadą z Donem na jakieś te... Karaiby. Co wy na to? To jest... całkiem spoko myśl. W sumie. Ale nie wiem, czy to w tej rundzie. Czy w następnej. Chyba na następny odcinek. O, w końcu. Chyba na następny odcinek. A ty co, przyszedłeś patrzeć jak laska odtyka kibel? Nie, przyszedłeś znowu oglądać papier toaletowy. No najlepiej. Poczekaj, niech ona pójdzie do roboty, to musisz tutaj spełnić barabara. No, kocie! Nie niszczymy kwiatków. No, idź do pracy, w pracy zrobisz siku. O. A wy teraz możecie sobie tutaj wieść. I teraz co ty masz? Don bije się na poduszki, jest przede mnie łaskotka. No to już. Baw się, łaskotki. Baw się, bitwa na poduszki. Co ten kot przed chwilą tutaj zrobił? Przepraszam bardzo. No są w końcu gorące pocałunki. Halo? Czemu... Pocałuj gorące pocałunki. W końcu. Filtruj... Tak, filtruj. Co ty jeszcze chcesz? No to już było całowanie się gorąco. Matko Bosko. Obejmij. Romantycznie. No w końcu jest jakiś barabara. Ty możesz zainicjować, tak? Czy jest w ogóle jakaś opcja, żeby mu się to odwiedziało? Żeby na przykład pojawiło mu się pragnienie, że chce się związać na stałe z kimś? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy nie? Czy on po prostu już... O! Dina opowiada dość śmieszny kawał o jedzeniu, jakie podają w samolotach, gdy ktoś z widowni rzuca na scenę niedojedzoną kolbę kukurydzy. Wiedząc, że to może zadecydować o odbiorze całego występu, Dina musi podjąć szybką decyzję. Czy powinna odrzucić kukurydzę tego, kto nią rzucił, czy podnieść się i zaimprowizować dowcip o kukurydzy. Blblbl, ale mi się język plącze dzisiaj. Dina podnosi kukurydzę i odpowiada krótki dowcip o kukurydzy, motocyklistach i ślepym latlerku. Następuje 20 sekund bardzo niezręcznej ciszy, po czym widownia wstaje i zaczyna wychodzić. Wstajemy i... musimy kończyć tą randkę. Więcej... zakończ... randkę. To było najlepsze spotkanie w całym moim życiu! Nie przesadzaj. Boże, przez chwilę... W ogóle, jacy są dopasowani, zobaczcie, ona... Aha. On miał przecież majtki w panterki, nie? W panterkę. No i co, nie możecie jakoś bliżej siebie? Coś ten? Pocałuj. Gorące pocałunki. Uuu, jaki się klimacik zrobił. Masuj? No nie. O dziecko starać się też nie będziemy, bo już Don zrobił jedno dziecko, także nie przesadzajmy. Uuu. Aha, w miejscu publicznym byś chciała. Czy ty nie przesadzasz troszeczkę? Tak, wstała, żeby w ogóle przynieść mu kwiaty. Nie no. Powiedz jej, zerwałaś ze mną? To teraz nie prześladuj mnie. Ja się tutaj dobrze bawię bez ciebie. Okazałaś się i tak nieodpowiedzialną. A zobaczcie, jak ona teraz wygląda. Cassandra wróciła do swojego czarnego luku. I tak jest piękna. I nadal on jej się podoba, naprawdę. Weź to podnieś. W końcu to twoja laska była. I posprzątaj, bo nie będę potem deptać kaloruchu. Kaloruchów. Karaluchów. Jezus Maria. A ona ma na którą? Pewnie też na jakąś późną godzinę. Tak, na 22 do 3, nie? Tak, żeby się minęły. No ale proszę bardzo, Don gotuje. Zostawia mu jakieś nawyki z domu ćwirów.
O, a ta sprząta, no po prostu para idealna, nie? Może Donowi kiedyś się coś w głowie przewróci na stare lata, ale wątpię, szczerze mówiąc. Ale myślę, co zrobić z Liną. Bo ona w sumie, ona nie jest taką simką, która by jakoś mocno romansowała z różnymi simami, ale ona bardziej leci na kasę po prostu. Dlatego w sumie mogłaby się spiknąć nawet z tym Mortimerem. Mógłby mieć taką młodą laskę, czemu nie? Wynoś się stąd, wynoś! Przestań mi uprzykrzać życie. I tak już chciałaś mi robić dziecko. Tak jej powiedział. O, proszę bardzo, właśnie. Proszę bardzo, ona chciałaby jechać na wakacje. I może by pojechała z Mortimerem, bo przecież Mortimer niedawno kupił sobie ten domek letniskowy w Chinach. To jest myśl, moi drodzy. Tylko musiałabym ich jakoś razem tam spiknąć. Twój kochanek gotuje aktualnie. Płatki. Po prostu nic innego oni tutaj nie jedzą, tylko płatki. A tak się czepnęłam na razie w salonie i o. I sobie poćwiczę malowanko przed snem, a potem pójdzie po prostu spać. Ty już jak tak... No jeszcze się nie najadłeś. Dobra, przyspieszmy to. O nie, duch ją wystraszył, no co tak gnój. Nie, nie, bo potem się wydarzy coś. Jeszcze i co wtedy? Przestań chlać, idź spać do niej. Skoro wy macie takie bliskie relacje, to nie będziecie miał, nie będziesz miał problemu z tym. Dobrze, Dina dzisiaj ma na 11 do roboty, więc może sobie zdąży wybić ten punkt, zobaczymy. Przed pracą, bo ona się dobrze czuje, więc może sobie tam wbijać. A ta co? Ta nic. Ona ma dopiero na 10 w nocy, więc to masakra jakaś. Ona mogłaby się wykąpać w sumie. A potem podaj śniadanie. Musisz coś robić. Tym razem zrób zapiekanki i ich nie spal. Ty nie jesteś głodna? Nie, zbyt. To maluj sobie. Boże, ten ohydny obraz jak zwykle. Co byś chciała? Skrzynka kwiatowa? Co to w ogóle jest? O Jezu, już myślałam, że oni będą tutaj jakieś romantyczne interakcje. A szczerze mówiąc, nie wiem, jak Dina by na to zareagowała. Ale masz strój! Znowu śmietnik leży. Co to jest? No pięknie. Bardzo ładnie, kochana. O, nasz piękny kotek sobie leży na trawce. Weź, napełnij mu miseczkę jeszcze. Aha, co za zgrany duet z was. Nie wiem, czy my mamy jakieś łyżwy, czy coś tutaj. Chyba nie mamy. Takiej parceli. Prędzej wrotki, no bo jest wiosna, nie ma zimy. Też no, już mogłaby być zima. Halo, on miał iść się kąpać. Aha, bo on tutaj przyszedł czyścić kibel. Mamy tylko tor wrotkarski. A to raczej nie spełni łyżew. No ale lepsze to niż nic. I znowu nam wrócili ten śmietnik. Przecież ja nie wytrzymam nerwowo. Czy mam znaleźć jakiegoś moda na ten śmietnik? No zobaczmy, co tutaj mamy do roboty. Widzę, że Liliana tutaj się nawet pojawiła. Chodźcie sobie pojeździć. Co wy sobie tak gratulujecie? W ogóle w międzyczasie wpadłam na genialny pomysł, że Dina i Mortimer mogliby wziąć sobie taki cichy ślub w tych Chinach, jak już tam dotrą. To byłby fajny pomysł. Wy tyfy! Dlaczego wy tutaj robicie coś poza moimi plecami? Możecie mi nie psuć fabuły? No normalnie mistrzowie drugiego planu. Ja tutaj w ogóle mam inne plany, zamiary, a wy co sobie robicie? No tak to nie będziemy się bawić. No patrzcie no. Co oni zarabiają? Nie mam słów. Co ci się stało w ogóle z makijażem, bo tak wyjdzie nie wyglądasz? Jaka rozkraczona!
No jaka jesteś wysportowana? No tak, bo ty jesteś. Tak, ty sport ćwiczyłaś, no tak, faktycznie zapomniałam. Nie powinno mnie to więc dziwić. I w sumie nic tu więcej nie ma ciekawego do roboty. Więc no. Kasandra nas po prostu prześladuje, tyle powiem. Jest bezczelna. Szkoda, że nie można coś jej zrobić. Na tym torze. A ci tu co? No zobaczcie, no wszyscy mi się tutaj na drugi plan wczepują. Jeszcze raz byś poszła sobie na randkę, ale znowu z tym samym. On tu w ogóle chce mieć. Chyba, że sobie znajdziesz jakąś laskę tutaj. No, Anny nie będziemy ruszać, bo to jest żona Damiana. On to by. Znaczy, przyszła żona Damiana. Ja on by ci pokazał. Liliany też nie będziemy ruszać. No, nie ma tutaj żadnej takiej simki, która by się nadawała. Szczerze mówiąc. Kassandra, no wiadomo. Odgaduję Dona. A Don tutaj się przewraca. No, nikogo ciekawego nie ma, niestety. Musimy wracać. Po prostu wracamy. Nie grilluj. Tylko do domu. W domu sobie już zjesz. Poza tym tutaj Liliana robi jedzenie. Liści! Oczywiście śmietnik wywalony, ale na szczęście sprzątacz nam podniósł. Tyle dobrze. W końcu ty też musisz sobie szukać potencjalnego kandydata na jakieś flirty. Ale on nie wygląda jakoś za cudownie, ale dobrze. O co chodzi? Co tu się dzieje? Jakie tutaj widzę są te pioruny. Wow, co to znowu? Dina wykonuje sztuczkę magiczną, podczas której udaje, że odrywa sobie kciuk. Iluzja przeraża jedno z dzieci, które zaczyna płakać. Czy Dina powinna wyjaśnić, że magia nie jest prawdziwa, czy odwrócić uwagę dziecka za pomocą zwierzaka z balonu? Odwróć uwagę, co będziesz. O Jezus, znowu! Ta Lina nie ma szczęścia. A taka ambitna dziewczyna. Hej, Nina, wiesz, po namyśle stwierdzam, że możesz wywrzeć wielkie wrażenie na pewnej osobie, którą znał. Okej. Spoko, myślałam, że ty jesteś nam zainteresowany, ale widzę, że jednak nie. Serio? Jakiegoś dziada? Nie. Ale to jakiś lokaj, wy jesteście poważni. Ja wolę ciebie. Przestańcie sobie wszystkiego gratulować ciągle. Czy ty... W ogóle... Gdzie on polas? Nie całujcie się tutaj, idźcie. Jezus Maria, gdzie ten typ? Co ja z nim tutaj flirty chciałam uskuteczniać? Gdzie taki typek się pojawił pod tym i o. Tak się trafił Dinie. A ty zachowaj resztki jeszcze, żeby nam się nie popsuło. Znaczy Ninie się trafił, sorry, to nie Dina, tylko Nina. Aż zostawiła jedzenie dla niego. A co kotu dolega? Już się zauroczył w tobie, no proszę. Drapanko, a czemu ty nie pójdziesz sobie drapać? A ty jak zwykle w swoim świecie. Chcesz ten samochód, to ci go kupię. Bo chyba nam się zmieści. I nas stać, więc... Temu w sumie nie. Proszę bardzo. Dina ma swój samochód. Kupiła se, a co? Nie stać jej? Don przyniósł tyle pieniędzy, to skorzystała z okazji. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Don, jesteś zazdrosny? Serio? O, to on chyba, kurde. Ojej, to Don coś musiał zrobić. O, niech to. No idź, oglądaj swój samochód. Podoba ci się? Podoba. No widzisz, nie ma za co. Albo nie, bo w sumie idziesz zaraz do pracy, to już tam. Chwali w to. A ty chyba musisz odzyskać punkt charyzmy, nie żeby coś. A dobra, na szczęście miałaś więcej tego, dobrze. Dobrze, Nina wróciła z roboty, moi drodzy. Przyniosła awans. Także mogę już kończyć odcinek, tylko tak patrzę, że to jednak chyba Don przyłapał Ninę i się obraził. No, myślałam, że to na niego nie działa, ale może jednak coś do niej poczuł? Kto wie? Kto wie? Przecież nikt nie jest z kamienia. Drzewko ogrodowe? A, w sumie. Będziesz z nim spać? Będziesz.
to spoko, może jeszcze się pogodzicie, może coś tak będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy Don ma serce, czy nie. W każdym razie ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!